Jesteśmy w siedzibie Muzeum Śląska-Opolskiego w Opolu, gdzie możemy zwiedzać wystawę etnograficzną, która pełna jest zabytków pokazujących kulturę ludową z przełomu XIX i XX wieku, jaką możemy zobaczyć wśród mieszkańców wsi śląskiej. Jednym z takich przejawów i ciekawostek są czepce niezwykle zdobne, które były elementem prestiżu dla każdej mężatki. Te czepce wykonane są techniką koronkową, a koronki czasami kombinowane, czasami klockowe, czasami tiulowe, haftowane, niezwykle piękne. Takim największym skarbem są czepce, które są wykonane techniką klockową, ale z nici srebrnych i ten rodzaj czepca właściwy jest dla Dolnego Śląska. Nasze górnośląskie były troszkę uboższe, bo wykonane z nici bawełnianych. Zachęcam do obejrzenia wystawy, ale przede wszystkim tych przejawów takiej drobnej, pięknej sztuki koronki klockowej.